Witam, piąta część Q&A. Nie tracę czasu, zaczynamy. Pytanie pierwsze. Proszę o informację, w jaki sposób i czy Pan przedstawi publicznie informację związaną z poniesionymi kosztami kampanii. Jeszcze wszystkiego dokładnie nie policzyłem, jednak wstępnie już mogę podać, jakiego rzędu to były kwoty. A więc tak, fotograf, grafik, wydruk ulotek, plakatów, banerów, tym zajęła się jedna firma, koszt wyniósł około 15 tysięcy złotych. Kolejne pozycje były już dużo mniejsze. Stronę internetową napisałem sam, wiele więc kosztów odpadło. A więc strona, domena, aktywacja certyfikatu to łącznie koszt 500 zł. Doręczenie ulotek przez Pocztę Polską około 200 zł. Publikacja artykułu na stronie Plesu około 1000 zł plus inne drobne pozycje. Łącznie w przypadku komitetu KWW gmina Kobiór koszt zamknie się kwotą 20 tysięcy złotych. W przypadku naszej gminy, przypominam, limit to 21 tysięcy złotych na radnego i 3 tysiące złotych na wójta. Pytanie drugie. Proszę coś więcej o budżecie obywatelskim. Jest to forma konsultacji społecznych, a bardzo często mówię o tym, że chcemy rozmawiać z mieszkańcami. W projekcie tym to właśnie mieszkańcy sami decydują o tym, na co zostanie przeznaczona część budżetu i sami też zgłaszają propozycje. Dodatkowo proponuję zielony budżet, to ta sama sytuacja co z budżetem obywatelskim, tylko w tym przypadku mieszkańcy zgłaszają pomysły z zakresu ochrony środowiska. To oczywiście nie będą duże kwoty, jednak liczy się rozmowa, pomysły, kreatywność i aktywizacja mieszkańców. Ostatecznie wygrywa pomysł z największą liczbą oddanych głosów. Było pytanie, co w razie porażki, a co w przypadku wygranej. Ostatnio syn mi powiedział, że praca dla mnie jest ważniejsza niż dzieci. No i razem z całym komitetem mocno zaangażowaliśmy się w wybory, więc jeśli wygram, to w najbliższych dniach wynagrodzę ten ostatni brak czasu mojej rodzinie. Przede mną jeszcze rozliczenie komitetu i przekazanie banerów do schroniska. Następnie po weekendzie majowym czeka nowych radnych i nowego wójta ślubowanie, no i praca. Bardzo dziękuję, dobranoc i do jutra.